największym wygranym 6 tygodnia w Lidze D3 jest drużyna AS Maestro. Nie tylko zespół ten odnotował najwyższe w sezonie zwycięstwo i najwyższe w tej serii gier, wygrywając 15-0 z Black Team, ale też powiększył przewagę nad najgroźniejszymi konkurentami. Punkty stracił bowiem Roch, który zremisował z zwycięskim składem Kaiserslautern. Punkty straciła też kolejne już w tym sezonie FC Samobrona, która zremisowała z AFC Kanaliów, a więc kolejne dwa remisy w tym tygodniu w Lidze D3. Zwycięstwo zanotowała drużyna Frytek Belgijskich, natomiast no, tak jak wspomniałem, najbardziej cieszyć się może drużyna AS Maestro, bo ona dzięki remisom najpierw samej obrony, a w czwartkowym spotkaniu ze zwycięskim składem Kaiserslautern Rocha powiększyła przewagę nad najgroźniejszymi konkurentami. I tak jak mówiłem, przed tygodniem już szykuje się do meczu z Rochem. Będzie to starcie dwóch niepokonanych zespołów. Natomiast no, do tego starcia Maestro przystąpi z komfortem i z dosyć pokaźną przewagą punktową.